witam Was serdecznie. Dziś przychodzę do Was z prezentacją naszego ekspresu do kawy. Pod filmikami wcześniejszymi padało wiele pytań i w wiadomościach prywatnych, jaki to ekspres, oczywiście jakie kawy można nim robić, jaka jest cena, więc pomyśleliśmy, że taki filmik nagramy. I co? Myślę, że nie ma co przedłużać, przejdźmy do prezentacji. Zaczynając od ekspresu, nasz ekspres jest to ekspres Delonghi, Nescafé Dolce Gusto Circolo i jest to wersja automatyczna. Oprócz tego są jeszcze dwa modele, które noszą nazwę Piccolo i Melody 3. Różnią się designem, to znaczy wygląd jest troszkę inny, ale zarówno ten nasz ekspres Circolo, jak i tam pozostałe te dwa występują w wersjach manualnych i automatycznych. Oczywiście każdy ekspres ma możliwość serwowania napojów na ciepło i na zimno. Ten ekspres kosztował około 229 euro. Wersja manualna jest tańsza. Więc przechodząc teraz do kaw, posiadamy taki standardowy tutaj stojaczek na kawy. On mieści 4 rzędy kaw i posiadamy tutaj takie podstawowe kawy jak Grande Café Cream, to jest czarna kawa. Następna jest cappuccino. Kolejna to jest czekolada, mokka i latte. Tak jak wspomniałem przed chwilą, my posiadamy tylko kilka podstawowych rodzajów kaw, które dostępne są u nas w sklepie stacjonarnym, ale online jest dużo większy wybór tych kaw. Tak samo napojów na zimno. My jedynie z napojów na zimno testowaliśmy Nesty Peach i muszę Wam przyznać, że jest pyszna. Zamawialiśmy ją właśnie przez internet, gdy byliśmy na urlopie w Polsce i muszę powiedzieć, że na pewno następnym razem skusimy się i zamówimy sobie coś na zimno. Na pewno tą Nesty i może jeszcze jakieś inne napoje. Jest również dostępna Cappuccino Ice. Też wygląda bardzo ciekawie i mam nadzieję, że spróbujemy. Może teraz przejdźmy do prezentacji. Ekspres po włączeniu tym przyciskiem zaświecają się nam wszystkie diody oraz oświetlenie. Grzeje się około 30 sekund do uzyskania temperatury gotowej do parzenia kawy. Więc wstawiamy sobie szklaneczkę tutaj. Tu oczywiście mamy opcję do ustawiania pod filiżanki, pod kubeczki, także do każdego typu szklanek i kubeczków pasuje. My akurat używamy takiej wysokiej, przeznaczonej do latte, do cappuccino, więc będziemy stawiać ją na samym dole. Więc co, może zacznijmy od latte. Mamy dwie kapsułki do kawy latte. Jedna jest biała, druga jest czarna. Biała posiada mleko w proszku w środku, a czarna posiada kawę. Różnica między manualnym a automatycznym ekspresem jest następująca, że tutaj w tym miejscu pokazuje nam się skala i przez przesunięcie tego pokrętła ustalamy sobie ilość kresek na skali. I taką samą skalę posiadamy tutaj na kawach, czyli odpowiednik tej skali musi być tak samo ustawiony na ekspresie. I to jest właśnie wersja automatyczna, że nie przeleje nam się kawa, nie zrobimy jej za mocnej lub za słabej. Więc zacznijmy. Otwieramy sobie tutaj szufladkę, wrzucamy pierwszą, zawsze dajemy mleko. Mamy tutaj na wskaźniku pokazane 5 kresek. Wsadzamy, zamykamy, zaznaczamy sobie 5 kreseczek. Woda jest na tyle ciepła, że można parzyć kawę i wciskamy czerwony przycisk. kapsułka z mlekiem została opróżniona. Zaświeca nam się zielone światło sygnalizujące, że można otworzyć zabezpieczenie i wyciągnąć kapsułkę. Wyciągamy kapsułkę, wyrzucamy. Następnie wkładamy kapsułkę z kawą. Sprawdzamy wskaźnik. Jest tu 2 kreseczki. Wsadzamy z powrotem, zamykamy. Zaznaczamy tylko 2 kreseczki i wciskamy przycisk. I w tej chwili nasze latte jest już gotowe. Otwieramy, wyciągamy kapsułkę zużytą, wyrzucamy i wyłączamy maszynę. Tak wygląda nasze latte. Proszę bardzo. Teraz zaprezentuję Wam jeszcze drugą opcję. Jest to mokka. Więc bierzemy pierwszą saszetkę białą. Wkładamy do szufladki. Mamy 3 kreseczki zaznaczone. Zamykamy ekspres. Zaznaczamy 3 kreseczki. Stawiamy szklaneczkę. I włączamy. Pierwsza kapsułka została opróżniona. Wyciągamy ją. Tu mamy drugą. Również 3 kreseczki. Wkładamy, zamykamy i puszczamy. Kapsułka została opróżniona. Wyciągamy kapsułkę. Wyrzucamy. I oto nasza mokka. Więc są to 2 przykładowe kawy, które można zrobić w naszym ekspresie. Wyglądają one tak. Rodzajów kaw dostępnych do tego urządzenia jest dużo więcej, jest ich ponad 20. Oczywiście większość, praktycznie wszystkie można dostać online. Zostawię Wam namiary pod filmikiem, gdzie można zamówić sobie takie kawy. Kawy kupuje się w takich paczuszkach. Jest ich tam 8 sztuk lub 16. Jeżeli to jest czarna kawa, jest tam 16 sztuk. W Irlandii, tutaj u nas w Dublinie, kosztuje to 4,99 lub macie 8 kaw, jeżeli ona jest z mlekiem i też koszt jest 4,99. Jest to w granicach między 60 a 30 centów, w zależności czy jest czarna czy z mlekiem, koszt jednej kawy. Co jeszcze? Piszcie pod spodem, czy macie takie ekspresy, czy używacie. Jeżeli macie inne, to czy kawa jest tak samo dobra jak na przykład z kawiarni, bo my z Agnieszką uważamy, że ten ekspres imituje praktycznie wszystkie kawy dostępne w sieciach Starbucks czy innych Costa i bardzo nam smakuje. Zresztą nasi goście, ktokolwiek jest u nas i próbuje tej kawy z tego ekspresu, też jest bardzo zadowolony i zachwycony jej smakiem. Co jeszcze? Piszcie, ile w Polsce w kawiarni kosztuje kawa, bo w Polsce, tak jak patrzyłem na stronie Nescafé Dolce Gusto.pl, paczka kawy takiej kosztuje około 20 zł, czyli jedna kawa wychodzi gdzieś 2,5 zł. To chyba myślę, że to jest nadal taniej niż w kawiarni. Wiadomo, są zwolennicy kawy z kawiarni, ale tak jak mówię, piszcie swoje opinie, co myślicie na ten temat. Czy macie takie ekspresy, czy lubicie taką kawę z ekspresu, czy wolicie iść do kawiarni na kawę? A może piłyście, czy piliście którąś kawę, którą pokazywaliśmy na właśnie stronie, a myśmy nie kosztowali? Właśnie. A możecie nam polecić, to będziemy bardzo wdzięczni. Może będziecie w stanie nam polecić jakąś kawę, której akurat my nie mamy, a jest warta spróbowania. Na pewno niektóre z tych kaw pojawią się u Agnieszki na kanale w filmiku Warte Uwagi, gdyż ona jest zachwycona. To tyle na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja też pozdrawiam z drugiej strony. Pozdrawiam mojego operatora. Trzymajcie się. Pa. Pa, pa.